Ja, ludzie i ludziska! Z tej strony Recek i witam was w kolejnym odcinku z serii League of Legends! I tak jak to mniej więcej zapowiadałem, dzisiaj gramy z Sionem na topie! O Jezu! Kurde, no powiem wam, że jak zobaczyłem wszelkie informacje na temat tego, jak konkretnie będzie działał nowy Sion, no to... O kurde, podjarałem się! No stwierdziłem, że to co tutaj oferuje nam Riot, no... Może być, no, całkowitym restartem bohatera, no i... Nie no, oczywista oczywistość, że to był taki restart jego kompletny, no w sumie nie do końca, bo jeden skill ze starego Siona, no mu został właściwie. Mianowicie ta tarcza, no plus jeszcze, no właściwie to wygląda tak z tą tarczą, że została ona połączona z... Został połączone stare W i E w jeden skill. No i co, fajnie, fajnie, elegancko. No i teraz jak to wszystko wygląda, otóż... No, pasywka jest po prostu broken. Po śmierci Sion powraca do życia, ale jego poziom zdrowia bardzo szybko maleje. Może atakować, ma 100% lifesteal, zwiększony AD, zwiększony attack speed. Generalnie jest strasznym koksem teraz. No i jak na razie, no... Nie ma co ukrywać, no jest teraz broken, no na pewno dostanie nerfy w niedalekiej przyszłości. No ale co? No tak już to bywa, że jak jakaś postać jest mocna, no to trzeba ją znerfić zaraz, żeby... Po prostu do poziomu nic nieznaczącej postaci. No i co, Sion znowu zostanie, wróci do Urgota, znowu będą tak samo mało fajni. Chociaż nie, z wyglądu Sion jest teraz badassem i nawet ma specjalny żart w stosunku do Urgota. I'm cool now! No i co, znajmy twierdzi, że no z tego powodu właśnie nie będzie reworku Urgota, no i... W sumie to ma sens! Tak jak mnie nie patrzy, no robią żart, który no właśnie delikatnie sugeruje, więc raczej no... Prędko nie zobaczymy odświeżonego Urgocika. Ale dobra, może co do buildu, to tak... Planuję mniej więcej złożyć tak, Spirit Visage'a, Randuina, Botrka, Trinity Force'a i Hydrę. A, buty Sweetness'y. W ogóle, jak się prezentuje nasz skład? No, ja gram z Sionem na topie, jak już pewnie widzicie. Mamy też Caitlyn i Morgane na bocie, plus jeszcze Katarina na midzie i Fiddle w dżungli. O Jezu, co to za pingi agresywne, ja pierdzielę. A w przeciwnej drużynie, no, będę miał trochę problem, no, bo mam Ryza na topie. A on jest właśnie dystansowym bohaterem, więc może mi sprawiać małe problemy. A Ryze nie dość, że może być tankowaty, to jeszcze może sprzedawać niezły damage. Bo jego skille nie skalują się z maną, z AP, tylko z maną. No fuck, listen, już! Już we mnie wparował! No, co jak co, ale tak szybko to się nie spodziewałem ganka. Op. A! Dobra. Zestakuj go. O, dobra, teraz możemy zacząć stakować, bo już mam W odpalone. No i co, ładnie. Okej, okay, pięknie. Boże, last hit. A w ogóle tak, mamy właśnie Ryza na topie, Lee Sin w dżungli, Zeda na midzie oraz Karma z Jinx na bocie. O! O! I pięknie. Już. Generalnie zacznijmy od tego, że Sion to jest taki trochę symulator farmy, jak Nasus czy Veigar. Tylko, że zamiast stakowania damage'a, to u Siona się stakuje zdrowie. O! O! O kurde, first blood dla Zeda. A! Dups! Chociaż czekajcie, może go... Kurde, no niepotrzebnie trochę te skille powywalałem wszystkie. No, 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 no. Aj. Się wycwanił. Się wycwanił, odpalił poty i... Chociaż może... Dostał! Kurde, no mógłbym go dive'ować teoretycznie, ale z drugiej strony... No tak, to nie jest jakiś dobry pomysł, bo... Zginę, no, zużyje mi się pasywka i... Dawaj te miniony! Dobra, jeden poszedł. Dups, o fuck. Wow. Stary. Ej nie, w sumie to mogłem mu sprzedać Ignite'a, tak szczerze mówiąc. O fuck! No, kurde! No, nie poszło jakoś specjalnie dobrze. Dobra, czwarty level maksujemy sobie Q. Potem będzie W, a na końcu E. Bo E to poza slowem i przy trafieniu jako pierwszego czempiona, to... Jeszcze zbija armory, to tak naprawdę to nic nie daje, to E. Poza właśnie tym slowem. Czyli tak jak mówię, Q, W, E. Cyk, cyk, poproszę. Staki, elegancko i... Dups. Aj, nie poszło.
Kurde, no to Kuni by ładuje się 2 godziny, ale z drugiej strony jak... No fuck, listen! O, jest i fiddle... Dobra. No, fuck! Ja pierdzielę, no pięknie się zaczyna, po prostu ślicznie! Lepszego początku sobie po prostu nie mogłem wyobrazić. Dobra, buty Swiftnessy. HP, potiony. Mana potiony też. No. I jak sobie poradzi nasz Fiddler... Fiddlostico. Fiddle Riddle in the Middle. No trochę tam zostali sklepani przez... O, Caitlyn sobie nawet nie poradziła, z tego co widzę. Double kill, tylko no... Prawie umarła, właśnie. I... Aha, okej, cokolwiek. Dobra, jak wygląda... A, Lee Sin cały czas żyje. Mech. Kurde, no ale... Ten Lee Sin, no mam takie lekkie wrażenie, że będzie chyba babysitował tego topa. Ale z drugiej strony też nie spodziewałem się poniekąd, że będzie mi tak dobrze szło na Ryza. Bo ja się jednak spodziewałem, że będę tutaj dostał niezły oklep od niego. Jako, że on jest dystansowym bohaterem, a ja tylko melasem. Dobra, on nic nie bije w sumie. Tylko chyba nakłada ten pasyw. Czy cokolwiek. O! O! Dobrze! W porę się wycofałem, jest ładnie, elegancko. Cyk. Dobra, wypadałoby może zwardować to. W razie czego, jakby Lee Sin znowu miał przyjść. A mi się to nie podoba strasznie, muszę przyznać, że tak Lee Sin sobie tak postanawia wpaść co jakiś czas na topa. No i co, czekamy. Na Louisina. Dobra, to lecimy z tamatem, z jakąś tarczą, jakiś shield. Okej, Ryze już tutaj wraca. I get it. Dobra, to potionki 2 sobie odpalmy. I poczekajmy chwilę, pograjmy trochę pasywniej. Dobra, jak wygląda sytuacja z farmą? Dobra, mamy mniej więcej równą. No, Ryze ma trochę tam bardziej przewagę, ale... A! Fuck! Czekajcie! Skąd masz? A nie, bo zabili mnie. Bo jeszcze chciałem pytać, skąd Ryze ma 6 nagle. Dobra. Stryk! Okej, nie oberwam, widzę. O! Dobra, cyk! Stakujemy. O! Mamy ulta! Ale dobra, przynajmniej w tej klatce, jak jestem w tej klatce, to mogę jeszcze klepać i przynajmniej zawsze coś. Dobra, to jeszcze jedę, jeszcze potka na życie, żeby nie było. Ale kurde, no! Ten jeden dead, no! Nie no, bym sklepał tego raz, a gdyby ten... O kurde. Dobra, Lee Sin na bocie, mogę się z nim mniej więcej klepać. Tylko tak nie bardzo wiem, gdzie on jest aktualnie. Dobra, cyk, o! I zestakowany. Cyk, elegancko i... O! Pięknie! Kurde, no teraz muszę coś wykminić, żeby tutaj mniej więcej tego... tutaj Ryza właśnie sklepać jakoś w miarę fajnie. Żeby... Albo wiecie co? Muszę mu dać pusznąć. Dajmy mu trochę spuszczować tą linię. A potem w niego wjedziemy na ulcie, Oczywiście najpierw odpalimy W. Tylko najpierw... O właśnie! Ward. Bo pewnie Lee Sin już tutaj na mnie... A nie, nie czeka jednak. A to niespodzianka. Przeciwnik pokonany. Że Lee Sin nie czeka. W krzaczku. Dlaczego ja? No come on, Ryze. No, come here. A! Fuck! No! A! Fuck! Jeszcze trochę zabrakło. O fuck! O fuck! No właśnie o tym mówiłem! Właśnie o tym mówiłem, że Ryze mnie może sklepać. Mam swoją klatkę, dzięki której właśnie może mnie zatrzymać na chwilę i... No niestety, w efekcie ostatecznym to pójdzie tragicznie. Dlatego trzeba na niego wykminić coś w miarę fajnego. No właśnie, musi on spuszczać linię przede wszystkim trochę. No dawaj, puszuj! Tylko z drugiej strony mi się staki nie będą zgadzały! A czekajcie, czekajcie! Fuck, tarcza. Chodź do tu! Dobra, ulta zmarnowałem może, ale z drugiej strony, no... Pokazałem mu przynajmniej, że ze mną też się musi liczyć. O kurde, Caitlyn jednak ładnie ciśnie. Ile ona mi? O kurde, 4-1 Caitlyn! Nice! Dobra, to wiecie co, to zrobimy tak, cofniemy się może.
po jakieś buty. Rise, gdzie ty? Czy to jest AD Rise? Czy to jest AD Rise? Oh my god! AD Rise, no... Tego się nie spodziewałem! Tego to ja się już naprawdę... Spodziewałem się wszystkiego, ale nie AD Rise'a! O Jezu, jeszcze ten ofensywny ward. Ja pierdzielę, AD Rise! Czyli on ze skilli nic nie będzie mił tak naprawdę. O kurde, no. Naprawdę mam bekę. Jezus Maria, no. AD Rise po prostu wygrał. O! I ładujemy i tu! Aj, za wcześnie trochę. Muszę jednak pamiętać, że ta moja tarcza nie ma też takiego wielkiego zasięgu i... W sumie, czemu ja pinguję SS, skoro to jest AD Rise? Jezus Maria, no tego sobie się nie spodziewałem, że trafię na takie coś. Dobra, maksujmy sobie jako drugie W. Cyk. Aj, nie zdążyłem zestakować. Ale tego już się udało. Także cyk, wardzik. Dobra, i co teraz? Może jakieś Trinity Force'y albo coś w tym guście? Przede wszystkim to ja Shina nie mam na razie. I jebu! I cyk. I możemy klepać Tureta. No, come on. Stryk. Dziękuję. O! Jest i Ryzel. No, trochę już jednak udało się spuszować. No, niby tego... Niby strata jednego fraga, ale z drugiej strony, no... Mi się tutaj ładnie udało tutaj ogarnąć temat. Czekajcie, Lee Sin. Może coś tutaj się wykmini na tego Lee Sina. Lee Sin! Heju! Dobra, chyba Lee Sina nie ma. Chyba sobie poszedł. Ale spoko, Ryze spuszuje linię trochę. Trochę tutaj ogarnie tu i ten, tam temat. Dobra, no to... Najlepiej! Jebut! Jeb! Jeszcze trochę! No, dobra, nieważne, już jeden raz, jeszcze trochę i tam jeszcze jeden raz. No niestety już nie zaszkodzi, nie uda się. Opa! Chcesz się bić? O! No, dawaj! No! Katarina, no! Ja pieprzę, no! Mój frak! Co tam? Listy na sobie! Tylko najpierw muszę trafić właśnie tutaj. Fuck! Dobra, leję się z nim! Skąd oni się biorą, no? No ja pieprzę, no! Katarina! Zabrać mi fraga tak perfidnie, no! Miałem go już jak na tacy! Nie wierzę po prostu. To już było po prostu zwyczajne chamstwo. W ogóle ile Katarina ma? 2-4! Aha, czyli trzeba się było dowartościować, świetnie! Po co oddać fraga Sionowi, który jak będzie nafidowany, to po prostu będzie siał pogrom? Że po prostu będzie wpadał w przeciwników, piątkę przeciwników i jeszcze ich klepał. Sojusznik pokonany. No proszę, jeszcze Fiddl ginie. Świetnie po prostu. Dzięki Kata, doceniam. Ach. Po prostu mnie rozpieprzają tacy ludzie. Nie wierzę naprawdę. Zamiast mi oddać tego fraga, miałem go po prostu jak na tacy wręcz. Jeden autoatak, góra i tyle w temacie. Już naprawdę, miałbym go z głowy, miałbym już jednego fraga do przodu, a tak to jestem 0-2. A tak bym przynajmniej był 1-2. Już by to nie wyglądało tak źle przecież. Ja pieprzę po prostu. Dawać mi tego miniona. Tyram tego Ryza, a tu tymczasem, no, niestety, nie da rady. Dobra, puszuję to. Nie ma bata. Dobra, szykuję na niego tarczę. O! Opa! No! Mam cię! Ale zabiją mnie miniony. Miniony mnie niestety dobiły. No co? Ach. No ale co tam? Worth it. To było jak najbardziej worth. Bo przynajmniej już Tureta nie ma jednego, także mogę iść pomagać innym liniom. No, Zed został tutaj nieźle sklepany. I gdyby nie Katarina, miałbym 2-3!
A Jezus Maria! A czekajcie, mogę... Nie, nie mogę Shina. Ale w zamian za to zrobimy taki myk. Żeby mieć dipsy. Kupimy sobie... Właśnie Shina tutaj. Cyk. Ciach, 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 ciach. Tracę trochę na atak speedzie, ale z drugiej strony... Zyskuję przecież większy damage z pasywki Shina. Bo tam... Następny atak zada dodatkowe obrażenia fizyczne, równe 100% AD. Czyli to będzie fajna opcja. Dobra, wy... Nie, Fiddle, nie bij się z nimi. Nie bij się z nimi na razie, chłopaku. O kurde, no już widzę, niezła impreza tutaj jest. Dobra, nie wiem, czy już... Dobra. Wow, wow, lelelele. No! Dobra, fuck! Dobra, tego, sama tego chciałaś, karma. Fuck! No, come on! Mój! Tak cię... No, bardzo ładnie! Jeszcze napiszę KS! Jeszcze niech napisze KS! No, come on, Kata! Pisz KS! No! O! Co? Chciałeś się bić, Z? Proszę bardzo, zaraz się możemy pobić! Zaraz możemy zobaczyć, kto to jest większym cwaniakiem! O! Bardzo ładnie! Cyk! Cyk! Kata! Kata! O, fuck! O! Dobra, jestem martwy. Come on! Tureta chociaż, turet, turet! Wow! Uratował! Jezu, uratowałem Katarinę nieświadomie! Ja pierdzielę, no! Uratowałem kogoś, kto mi zabrał fraga. To jest dopiero opcja. Dobra, i może by... Może by teraz by wypadało jednak zbudować jakieś, nie wiem, przeżywalność pod kroju. W ogóle co oni mają? AD, support, AD, AD. Samych ADeków mają, czyli tak. Normalnie by poleciał Randuin i Spirit Visage, ale chyba... Będę musiał zrezygnować ze Spirit Visage'a i zbudować Sunfire'a. Chociaż z drugiej strony Sunfire... Nie, ten Spirit Visage fajnie działa z pasywką, gdyż no, zwiększa mój efekty lifesteala, spell vampa. I w ogóle takie tam, o 20%, a to jednak trochę jest. Aha. Kata chce się bić z Jinx. Nie wiem, czy to będzie akurat najlepszy pomysł. O Jezu, Caitlyn jeszcze flaming, no GG. Naprawdę, no, co się stało takiego, że Morgana skasowała tam jednego czy dwa fragi, no. Przecież się może zdarzyć, przecież każdemu. Odnoszę wrażenie, że ta Jinx chce się ze mną bić. O, kał, kał, kał! Off! Się wycwaniła, skubana. Dobra, to chociaż jeden... Jedno na W. Cyk! O, o! Jest! Dobra, cyk! Żeby niepotrzebnie pasywki nie marnować. Dobra, tu jeszcze to. No i bardzo ładnie. Udało się uciec, ale... No tak, straciliśmy topa. Nie, nie straciliśmy topa, bo przecież wygrałem tą linię! Brzdęk! Brzdęk! No i bardzo ładnie. No i patrzcie, no, po prostu ta wieża zaraz padnie, no, na parę uderzeń i... Woo! Jinx chciała dobrze. O kurde! Katarina, no nie powiem, klepie. A. Dobra, ten Ryze coś tutaj chyba... Chociaż nie wiem, nie wiem czy w niego wbijać, tak szczerze mówiąc. Bo niby ma ten 11. Chociaż czekajcie, jakby go... Pod turę... O, fuck! Ale spieprzyłem! O! Dobra, jestem trupem. O! Dobra, chodź do tu! Chodź do to! O! Fuck! Spieprzyłem sprawę, ewidentnie. Gdybym tym ultem po prostu trafił, no... To już by jakoś w miarę fajnie wyglądało. Dobra, armor. Przeciwnik pokonany. Jezu, naprawdę nie mogę sobie wybaczyć tego ulta teraz. Po prostu nie mogę sobie wybaczyć, no wszystko na papierze wyglądało tak, że... Tak fajnie, no. Jakbym nie mógł po prostu podejść nieco bliżej. Jakbym nie mógł naprawdę podejść bliżej. Byłoby znacznie lepiej. I może by nawet ulti jakoś ładnie siadło. Kurde, no ale też by się przydał jakiś... Właśnie, Randuin! Daje slowa jego aktyw. Czekajcie. Hextech? Nie, dobra. To chyba jednak nadal jest ten Adderice. Jesus Christ! Naprawdę? Kto to widział, żeby budować Ryza pod AD?
Ops! Ops! Mam wrażenie, że chyba chcą się bić. O! O! O fuck. Slow. Od karmy. No, nie powiem. No, to będzie taka niezbyt wesoła sprawa właśnie z tą karmą. Fuck! Ile ona klepie! O! Kaza tutaj... Jezu, jak zaorał! Zaorała po prostu! Wait a second. Dobra, never mind. Nie było tematu w sumie. Dobra, no to myślę, żeby puszczać znowu tego Tureta! Fuck! No, na razie to tak za bardzo nie mamy pomysłu na to, co zrobić. O, oh, jeez! Caitlyn! Caitlyn, nie wchodź w każdego screenshota, Jinx! Jezu, to nie jest trudne do uniknięcia! O, ładnie! No nie powiem, to był ładny. O, o, fuck! Fuck! Dobra, jest w miarę spoko. O, dobra. Moje staki! A! No moje staki! Fuck! Opa! O! Dobrze, jest! Ładnie! Chodź tu, chodź tu, chodź tu! Gnoju! Pieprzony Ryze! Pieprzony Ade Ryze! Poczekaj, no tylko Randuina złożę! I zaraz się poskładasz, chłopaku! Jeszcze będzie cierpiał, no obiecuję wam to! On będzie po prostu takie baty dostawał zaraz, że... To się w głowie nie mieści, w ogóle jak wygląda sytuacja. Caitlyn 8-4, ładnie. Fiddle 4-1, Kata 8-6. No ja trochę słabo 4-6. No ale z drugiej strony, no... Dostałem parę ganków na... od Lee Sina. Plus jeszcze sfailowałem ulta. Plus jeszcze Kata mi zabrała jednego fraga. To w sumie... No... Nie jest źle. Gdybym tego ulta nie sfailował, naprawdę, bez kitu. Dobra, i może jakiś dragon albo coś? Halo, drużyna? Co wy na to? Drużyna chyba mówi bronić mida. Dobra, to też jest w miarę fajna opcja. Dobra, to... O Jezu! No tak, Katarina! Oczywiście! No? Chyba Zedzik jest tutaj gdzieś w okolicy. No, żeby go zestołować, żeby go... No! Fuck! No, come on! Op! No tak, karma. Of course! Dobra, ja mam ulta za parę sekund, także będzie dobrze. A! Lee Sin! Lee Sin! No fuck! Znowu sfailowałem ulta, no! Co ja mam nie tak z tym ultem? O! No! Jest! Mimo nieudanego ulta jakoś się udało go ubić, a Katarinę próbuje się wycofać. Proponuje się wycofać. Z tym zdrowiem to raczej nic tutaj nie ugra, także... Wow! Wow, 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 fuck! Jakaś tarcza? Okej, okay, udało się przeżyć. Fajnie. Sweet! Oj, gdzie... O, który na midzie padł? Fajnie. Morgana spuszowała? Aha, jeszcze piękne ulti Jinx. Sweet po prostu. Dobra, ja na razie wiele nie zdziałam, także... Lecimy w Omena. A, czekajcie, top. Na topie bardzo chętnie przygarnę tą farmę z topa. Zestakuję sobie ją, będę miał więcej hapsów. A każdy z nas lubi przecież darmowe hapeki. Dobra, także cyk. I cyk. Ładujemy i dups. No i sweet. Elegancko, bardzo ładnie i o! Takie coś jeszcze zrobimy. I o! I bardzo ładnie. Ciach i ciach. No i zawsze więcej staków. Ile mamy? 282. O, Katarina robi redo. Okej, okay, no nie będę się wtrącał w sumie. Okej. Okay. I... No! Ej! Kurde, no chciałem jej zabrać tego reda. Tymczasem no nie pykło niestety. No ale... Plan był dobry. No ale co chcecie? No plan był dobry. Dobra, w... I lecimy! Nie ma! Napisz KS. No napisz KS! No napisz KS! O, Cwana nie napisała. Sp
sprytnie, Kata. Stwierdzisz, że ten frag mi się należał i... O! Nie, to nie będzie darmowy Lee Sin. Guys! Fuck! O! Shit! Shit! A dobra, no w sumie to mogę oberwać jednym Wujinks. Jestem tankowaty przecież, o! O fuck, o fuck, o fuck, o fuck, o fuck! Fuck! A! Ja pierdzielę! Jezu, jaki holokaust! Op! Fuck! I Caitlyn dobija. Pięknie! Jezu, jeszcze jestem seryjnym zabójcą! Nie no, takie coś to mi się podoba, naprawdę! Cyk, cyk, stak, stak, cyk, cyk i jeszcze jeden stak. No i kryt za 250 i proponowałbym się cofnąć do bazy. I... Mój! Mój stak! No, to lecimy. O Jezu, 3 trupy normalnie tak po prostu. Dobra, to jakby to teraz rozegrać. Tak, mamy tysiaka na Randuina i na Triforce'a bym może poczekał, albo ewentualnie sprzedał tarczę do Rana i właśnie Trinitka. To teraz lecimy z Hydrą. Kurde no. Było początkowo dość słabo, ale teraz no już to nadrobiliśmy i leci w miarę fajnie. Wow, co się stało w ogóle z tym naszym Sionikiem? W sumie nie wiem, czy się powinno mówić Sion, czy Sion. W sumie powinno mówić się Sion, ale nie wiem, ja jakoś tak mówię Sion. Just like that, bo lubię. Okej, no to jak to wygląda? No, dobra, jest dobrze, no. Jestem na plusie, najważniejsze. Dobra, z Morganą może spuszczujmy tego... Właśnie Mida. Cyk, cyk, dipsy, dipsy, dipsy. Cyk. Chyba Rez chce się bić. Albo i... No. Też fajne w tym ulcie jest to też, że można go używać jako escape mechanizmu. W razie czego? Jinx? Na pewno? Dobra, na pewno chcesz się bić. Teraz już wiem, że chcesz się bić. Fuck. O, moja szansa. O. Dobra, jeszcze nie. Yes. O. Ta! Yeah! 2-1! O kurde no! Po prostu Sion! Ja pierdzielę, no 2-1, no naprawdę piękne rozegranie! Good job Morgana! To był po prostu piękny ult! No po prostu świetne! Naprawdę fantastyczne to było rozegranie jak dla mnie! Po prostu gydzy! No ale też z drugiej strony też świetnie wykorzystałem moment, kiedy byłem w pasywce. Dobra, to teraz by wypadało jeszcze life seal składać, no. Botrk, Hydra, takie tematy. Dobra, no, to jeszcze ugramy to, no spokojnie. Dobra, w ogóle jak wygląda sytuacja, no tak co chwilę to sprawdzam. No, Caitlyn ładnie, Fiddle no trochę skiepścił dwoma dedami. Katarina nadal ciśnie. Ja odkułem się o dziwo, Morgana też całkiem ładnie. Dobra, Z fidnięty trochę, Karma... Karma jest niczym praktycznie. Jinx tak samo. Ryze, no, ale Ryze to jednak nie jest dobry pomysł, jakby nie patrzeć. Opa! I... Haha! I... O, Jinx Quadra. Nice! Dobra, to ja proponuję... Pstryk! Spuszczujmy tego miniona. Dups! Jest, stack. O... Z na topie jest tutaj, ale... Co tam top? My tutaj puszujemy ostro! Ostrzej! Inhibitor Tureta! Dobra, no to lecimy z tematem i... A! I te dipsy, po prostu! No, patrzcie no! Cyk! O! I już tons of damage! Najzwyczajniej w świecie! Cyk! Cyk! No! I tyle! No! I już inhib mamy po naszej stronie. Spuszczowane to... A! Dobra, wbijamy! Opa! Dobra, cyk, cyk! I... Kurde, 10-7! No, bardzo ładnie się odkułem, muszę przyznać. O, Jinx chce się bić? Chcesz się bić? No proszę bardzo! Mogę się bić! Jestem Sionem, mam tonę HP plus jeszcze mam...
O! W sumie mogłem łapać to. O! No! I... fuck! Dobra. To, co by tutaj teraz wykminić. Dups. Oho! Fiddle ładnie tutaj pocisnął. Wow! Nie, za wcześnie jeszcze, za wcześnie. Kurde, no i chcą się naprawdę ze mną bić? Dobra, wiecie co? Skoro chcą się bić, to... Jak tam? O, mam na Tiamata! Lovely! To skoro chcą się bić, to ja im dam jatkę! Zbuduję Tiamata po prostu... I się skończy, i będzie Arrivederci Roma, tyle w temacie! O, jeszcze długi miecz. Została kasa jeszcze akurat na to. No i co? Staki nawet ładnie wyglądają. No dobra, niezbyt ładnie. Ale przynajmniej moim brązowym okiem widać. Brązowym w sensie, że jestem w brązie. Czajcie! O kurde, no. Morgana została tutaj. Morganie tutaj ładnie prezentowali niezły holokaust. Jeps! 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 No i tyle w temacie dżungli. Nie no, w sumie z Jonem też można chodzić do dżungli. Taka ciekawostka. Ale ja, jak wiecie wszyscy dobrze, ja jestem słabym dżunglerem. A takim bardzo słabym, takim kappa dżunglerem. Dups. Dobra, w sumie niepotrzebnie odpaliłem tą tarczę, także... Aha, Zed idzie topem, powiadacie? A jakby mu tak... Ej, pierdyknijmy mu takiego epickiego backdora. Dobra, to tak. Lecimy. Z tematem. W taki sposób, że tak, po pierwsze tarcza, po drugie... Charge! Gdzie jest Zed? Gdzie on zniknął? O, Zed napisał jeszcze okej. O kurde no. Gdyby to się udało, to po prostu ten Zed by się tak poskładał. O! Po prostu by go nie było w moment. Bo przecież ile? 224 AD plus jeszcze Trinity Force. Szał, czarnoostrze. Tu podstawowe ataki. Zwiększają prędkość ruchu. Zabójstwa dają 60 jednostek ruchu. Kurde no. Nie, naprawdę, bez kitu ten Zed by się tak poskładał, że to głowa mała właściwie. Ja pierdzielę. Dobra, choć, skoro mit jest spuszczony tak w opór, że praktycznie już mamy inhibitor. No to może teraz pora na Botella. Albo wiecie co? Zrobimy taki myk. Na zasadzie... Dobra, zaraz sobie zmaksuję... tylko... O właśnie, tylko staki najpierw. Cyk. Trochę zmarnowałem omen. Cyk. Cyk. No, cykaj! Dobra, to lecimy z tematem. O, barona mamy w ogóle. Kurde, no bez mojej pomocy barona zrobili. Nie żeby narzekał, ni coś. Po prostu no, taka ciekawostka. Jeps. I jeps. O, Lisny chce się chyba bić. Cyk. Upstep ignite. O, proszę bardzo. Cyk, cyk. No. I top. I fuck. Dobra. Dobra, whatever. Cokolwiek. Yes! Jak nie listy na to Ryza, okej. No co, jaki problem? Nie będę się z nimi caskał. I Hydra, proszę bardzo. No ale co, już miniony puszują tutaj inhibitor. No nie no, one to raczej wiele nie zdziałały. Dobra, Morgana chyba... Odporność na czary Morgany. Black Shield słynny. Kurde no! Nie no, ale ta akcja teraz była piękna po prostu. Chciałem zabić Licyna. Wtrącił się jeszcze Ryze. No to co? Licyn uciekł do tu Ryza. No jak widać było Warp. Dobra, trzeci turet na top. Trzeci turet przy inhibitorze spuszczowany. No to teraz... Może być tylko polecieć bardzo ładnie z tematem. O! Caitlyn chciała jeszcze karmę ubić, ale niestety coś jej nie wyszło. Dobra, co by teraz? Może... A, czekajcie. Nie, w sumie... Albo nie, właściwie to nawet tego botka można zbudować tutaj. A przynajmniej podstawowe itemy na niego. Trochę mi pieniędzy brakuje na właśnie z tego Cordelasa. No ale z drugiej strony zawsze... Zawsze to też jest dobre, że ma się jakieś tam coś zaplecze dodatkowe. Dobra, ewidentnie jest tutaj potrzebny Sion. Jest potrzebny tutaj... Sion Train. PKP Sion. Takie tam określenia. No co, po prostu... Ciu-ciu! I tak po prostu wlatuje w sam środek.
Nie no, ja się może z tego śmieję, wy się może z tego śmiecie, ale ja tak wykierowałem rankeda. Moja drużyna była w odwrocie, no tutaj cofali się, a tu nagle Sion wpada i pozamiatane. Dobra, jak tam wygląda sytuacja? Czyżby Ace? Dobra, dobra, Lissid, chcesz się bić? Okej. Okay. Albo nie, 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 nie. O! Dobra, cyk, cyk. Jedno, drugie, dobra. Chyba nie, specjalnie, chociaż może zada, może... Fuck! Ale spieprzyłem. Ej, żeby nie było, że jeszcze oni to odpuszczą i środkują i wygrają ten mecz. To by nie była zbyt miła opcja, powiem wam szczerze. Dobra. Jest kordeb... Jest już nasz kurde Belas. No, ewidentnie idą midem. Będą chcieli puszczać tutaj tą wieżę, więc brońmy jej! A tak swoją drogą jeszcze tak zauważyłem, że Sion ma całkiem niski cooldown na swoim ulcie, zwłaszcza na trzecim poziomie. Kurde, no aż mi się przypomina Ultilux. No co? Co 30 sekund? Tęcza, tęcza, tęcza. No to co? W przypadku Siona mamy z kolei... pociąg, pociąg, pociąg. Właściwie to jest szarża, ale dobra, niech będzie, że pociąg. Nie no, ale naprawdę. Sion to jest taki tanczur, że po prostu nie idzie go zatrzymać praktycznie. Dobra, jako że mają AD Team, to... Nie wiem, Sunfire'a może? Tak mnie korci, albo Sunfire, albo ewentualnie Frozen Heart. Że lodowe serce, tylko gdzie jest ten item? A, dobra, o, o, tu jest Frozen Heart, no... W sumie nie wiem, co budować teraz jeszcze, no... Zbudowałbym dodatkowe armory, plus jeszcze, co daje nam Frozen Heart? Zmniejsza prędkość ataku! To tak średnio mi tutaj się przyda. Dobra, to wiecie co, chyba trzeba... Ciu-ciu! I stop! Op, op! I... Jeps! Jezu! Po prostu pozamiatane! Dobra, trzy inhibitor turety... Trzy inhibitory naraz poszły! No to co, kończymy to! Jeps! Jeps! I po prostu tych wież nie ma! Jedna wieża, druga wieża, cyk, cyk i GGWP! I jeszcze flash! Tak, takie tam, cyk, no! I tyle w temacie, to jest Sion! Po prostu! On po prostu wchodzi w środek drużyny przeciwnej, reszta za nim. No i co, jak jako, że wszyscy są stacykowani, no to praktycznie szybko się składają. Nie no, coś czuję, że Sion na pewno dostanie jakiegoś nerwa prędzej czy później, ale póki co, no, strasznie przyjemnie mi się w nim gra. Nieważne, czy wygrałem, czy przegrywam, no, kurde no. Ja czuję takie coś, że z Sionem każda porażka jest zwycięstwem, a każde zwycięstwo to jest po prostu... O Jezu Chryste, jakbym wygrał w Totka. Naprawdę, ale cóż, już nie przedłużajmy, także dziękuję wam wszystkim serdecznie za uwagę. To było League of Legends, ja jestem Recek, trzymajcie się i czołem!